Cześć, witajcie. To już nasz trzeci odcinek, kwadransik ze słowem. Chciałbym wam na samym początku podziękować z całego serca za to, że chcecie pomóc mi w współtworzeniu tego kanału. Jak widzicie, mamy tutaj mikrofonik, który, jak dobrze się wszystko zmontuje, pozwoli wam mnie dużo lepiej słyszeć. Także dziękuję tym, którzy się do tego przyczynili. Również możecie zauważyć, że w tych odcinkach pojawiły się nowe możliwości, to znaczy można włączyć napisy zarówno i po polsku, i po angielsku. Także serdeczne dzięki dla tych, którzy spędzają ten czas, bo to nie zajmuje 5 minut, by to wszystko przetłumaczyć, by to wszystko spisać. Dziękuję wam za tą pomoc i za to, że wierzę, że dzięki waszej pracy te odcinki będą oglądane w wielu miejscach, nie tylko w Polsce, i będą przemieniały ludzkie życia. Także dzisiaj idziemy dalej. Księga Wyjścia. Ostatnio, jeśli dobrze pamiętacie, jeśli nie, to zachęcam was do tego, by wrócić do 2 poprzednich odcinków, które są również na moim kanale. Byliśmy w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale. Zachęcam was do tego, by otworzyć słowo, by otworzyć Biblię i byście czytali razem ze mną. Mówiliśmy sobie o słuchaniu głosu Bożego, mówiliśmy o tym, że Pan Bóg chce się posłużyć każdym z nas. I dzisiaj chciałbym poruszyć, kontynuując ten cały temat i tą całą naszą logikę, ciąg logiczny tych wszystkich konferencji i tych krótkich rozważań słowa. Chciałbym, byśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co może powstrzymać mnie, co może powstrzymać ciebie przed wejściem w Boże powołanie, w plan, który, w zrealizowanie planu, który Pan Bóg przygotował dla ciebie przed wiekami. Bo musisz to zrozumieć i musisz uświadomić sobie, że nie jesteś na tej ziemi przypadkiem i nie jesteś na tej ziemi bez przyczyny. Gdyby Pan Bóg chciał nas tylko zbawić, to być może byłoby tak, że uwierzylibyśmy w Niego i od razu byśmy byli brani do nieba. Ale skoro uwierzyliśmy w Niego i skoro jesteśmy jeszcze na ziemi, to znaczy, że jesteśmy ludźmi, którym Pan Bóg ufa. Jesteśmy ludźmi, przez których On chce wprowadzać swoje rządy, swoje królestwo tutaj na ziemi. Jego królestwo. O to się modlimy na każdej Eucharystii, o to się modlimy za każdym razem, wypowiadając słowa modlitwy Pana Jezusa. Niech Jego królestwo przyjdzie na ziemię. Ty jesteś osobą, przez którą Pan Bóg chce właśnie to uczynić. Ale jest pewna rzeczywistość i są przeszkody, które mogą stanąć tam na drodze i które mogą przeszkodzić nam właśnie w tym, by do Bożego powołania, do tej ziemi obiecanej, do której Bóg chce i nas zaprasza i chce nas zaprosić, byśmy w nią weszli. Co to jest? Otworzymy za moment Księgę Wyjścia na 15 rozdziale i możecie sobie już ten fragment zaznaczyć. Ale zanim przejdę do głównego fragmentu, to czytając sobie te 10 rozdziałów pomiędzy pierwszymi odcinkami a tym dzisiejszym, jest werset, który jest dla mnie bardzo ważny i bardzo istotny. To jest 4 rozdział Księgi Wyjścia od 29 do 31 wersetu. I posłuchajcie i przeczytajcie razem ze mną. Jest napisane tak. Poszli więc Mojżesz i Aaron, a gdy zebrała się cała starszyzna Izraelitów, powiedział Aaron wszystko to, co Pan mówił Mojżeszowi. Ten zaś wykonywał znaki na oczach ludu. I uwierzył lud, gdy usłyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk, a uklęknąwszy, oddali pokłon. Ten fragment tłumaczy nam w bardzo prosty, jasny, przejrzysty sposób, po co Bóg dzisiaj i wtedy już po co to czynił, ale po co też w dzisiejszych czasach Bóg objawia swoją moc, po co objawia swoją chwałę, po co uzdrawia ludzi, po co ich uwalnia, po co czyni znaki. Bo czyni znaki cały czas. My byliśmy w zeszłym tygodniu, to był dla mnie wielki zaszczyt, wielki przywilej, by być na 2 spotkaniach i w Warszawie, i w Płocku. Było wiele tysięcy osób, które pojawiły się na tym spotkaniu. Byliśmy poruszeni głodem ludzi, którzy przyszli spotkać się z Jezusem. To było wyczuwalne, że ludzie oczekują spotkania z Jezusem. Ludzie oczekują spotkania z Nim, chcą doświadczyć Jego bliskości. I to jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę w takich miejscach być i z takimi ludźmi się modlić.
I zarówno w Warszawie ogłaszaliśmy, oglądaliśmy świadectwa Bożego działania, ale też to, co się wydarzyło w Płocku, gdzieś mocno utkwiło w moim sercu, ponieważ zobaczyliśmy, jak po modlitwie uzdrowienie, na którą przyszła pewna pani ze swoim mężem, trzymając w kulach, znaczy trzymając w rękach swoje kule, już po modlitwie widzieliśmy, że Pan Bóg coś uczynił, podeszliśmy do niej zapytać, co się stało. Mówi, przyszłam z tymi kulami na modlitwę o uzdrowienie i nie mogłam bez nich chodzić, bolał mnie bardzo kręgosłup, nie czułam praktycznie swojej nogi, a teraz tu są kule, ja mogę chodzić. Chciałem jej jako dżentelmen podać rękę, niech pani zejdzie tutaj ze schodka przy pomocy moją. Mówi, nie, ja nie potrzebuję pomocy, mogę zejść z tego schodka sama. Więc było też dość zabawnie, ale niezwykłe było to, że mogliśmy oglądać Boże działanie na naszych oczach. Mogliśmy zobaczyć, jak Bóg uzdrawia ludzi. Za chwilę przyszła kobieta, która miała w swoich uszach aparaty słuchowe, zaczęła słyszeć bez. Dwie kolejne osoby ze swoimi okularami, które jak jeden z mężczyzn, który tam był właśnie z okularami, z wadą wzroku, powiedział, nie mogłem w ogóle widzieć nic wyraźnie bez okularów, a kiedy zaczęliśmy się modlić, kiedy opowiadałeś świadectwa, nagle moje okulary zaczęły mi przeszkadzać. Więc je zdjąłem, bo bez nich widzę wyraźniej. I wszyscy oddawali Bogu chwałę. Więc zobaczcie, że to, po co Pan czyni cuda, to, po co Pan czyni znaki, jest bardzo jasne, żeby lud uwierzył w Niego. Na takie spotkania przychodzą ludzie niewierzący. Na takie spotkania przychodzą ludzie, którzy, dla których nie ma różnicy, czy to Mahomet, czy to Budda, czy to Jezus. Ale tylko Jezus czyni takie dzieła. Kiedy jest głoszone Jego Słowo i na koniec tych spotkań ludzie wyznają Jezusa za swojego Pana. Bardzo wiele świadectw usłyszeliśmy w ostatnim czasie ludzi, którzy wrócili do Kościoła, wrócili do sakramentu właśnie dzięki temu, że zobaczyli na spotkaniach znaki, bądź też sami doświadczyli cudu, sami doświadczyli dotknięcia Pana Boga, które było namacalne. To jest bardzo ważne. Ale idziemy do 15 rozdziału Księgi Wyjścia. I 15 rozdział, żebyśmy zrozumieli kontekst, to jest chwila potem, kiedy Bóg przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone, kiedy wyprowadza Izraelitów z ziemi egipskiej. Dokonuje się w ich życiu cud, na ich oczach cud, który do dzisiaj Izraelici uważają za jeden z największych cudów w dziejach całego narodu. Czyli dopiero co doświadczyli Bożej interwencji, która była niezwykła. Więc 15 rozdział to są 21 wersetów, które są zarezerwowane na pieśni dziękczynne dla Boga. I 22 werset, Bóg chce wprowadzić ich do ziemi obiecanej i przechodzą przez pewne etapy podróży na pustyni. I pierwszym etapem jest wędrówka przez pustynię Mara. I czytamy 22 werset. Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego i szli w kierunku pustyni Szur. Szli 3 dni przez pustynię, a nie znaleźli wody. I przybyli potem do miejscowości Mara, a nie mogli pić wód w Mara, gdyż były gorzkie. Przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił, cóż będziemy pili? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno. Rzucił on je do wody i wody stały się słodkie. To już akurat jest pozytywne zakończenie tej historii, bo Bóg reaguje na trud i uciemiężenie swojego ludu. Ale chcę wam pokazać i wskazać odpowiedź na pytanie, które zadaliśmy sobie wcześniej, co może sprawić, że w twoim życiu nie wejdziesz w Boże powołanie. Co było Bożym powołaniem? Co było misją? Co było tym celem, do którego mieli dotrzeć Izraelici? I w ogóle powodem też, dla którego Bóg ich wyprowadza z Egiptu, z tego uciemiężenia. Bo On miał dla nich ziemię. On miał dla nich ziemię obiecaną, która miała być ich ziemią. Bóg chciał ich pobłogosławić. I czytamy później, że Izraelici szli 40 lat. I to było nielogiczne. To było tak po ludzku aż dziwne, jak można iść 40 lat przez pustynię. Pustynia była tak duża. I okazuje się,
że w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, jest odpowiedź właśnie na to pytanie, co było powodem. 24 werset. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi. Izraelici nie weszli do ziemi obiecanej, dlatego że zaczęli szemrać, zaczęli wypowiadać słowa przeciwko Mojżeszowi, a jeśli przeciwko Mojżeszowi, to przeciwko Bogu. Bo jeśli Bóg powołuje człowieka, za którym stoi i pod którym się podpisuje, jeśli ktoś uderza w tego człowieka, uderza bezpośrednio w Boga. Więc ja często mówię ludziom, nie oceniaj z pozoru ludzi, którzy są w posłudze, bo możesz go nie rozumieć, możesz się z nim nie zgadzać, ale co jeśli za nim stoi Bóg? Oby to nie stanowiło przeszkody w wejściu w twoje powołanie. Ponieważ z tej historii trzeba nauczyć się albo wyciągnąć wnioski, wyciągnąć z tej historii lekcje. I grzechy języka są bardzo powszechne. My w ogóle, myślę, nie zwracamy uwagi często na to, co mówimy, na to, co wychodzi z naszych ust. Księga Przysłów mówi, że życie i śmierć wychodzi z naszego języka. Czyli to, co wychodzi z twoich ust, może albo dać ci błogosławieństwo, albo cię przekląć. Przez to, co wypowiadasz i co wychodzi z twoich ust, możesz być albo pobłogosławiony, albo przeklęty. I to nie dlatego, że Bóg cię przeklnie, ale dlatego, że sam się przeklniesz. Musimy poznać duchowe prawa, bo żyjemy w duchowej rzeczywistości. To jest jak wzór z matematyki. Musisz nauczyć się pewnych wzorów duchowych, pewnych praw duchowych. I tym prawem są również wypowiadane nasze słowa, że nasze słowa mają wpływ na to, co dzieje się w rzeczywistości, w której żyjemy, naokoło ciebie. Jeśli chcesz być błogosławiony, błogosław. Jeśli chcesz mieć życie pod górę, przeklinaj. Jakie są jeszcze grzechy języka? Przekleństwa, plotki, obgadywanie, złe nastawianie ludzi przeciwko komuś. To wszystko, co nie buduje, to burzy, to niszczy. I to ma ogromny wpływ, bezpośredni wpływ na nasze powołanie, okazuje się z tego fragmentu. My musimy to zrozumieć. Jezus powiedział, zdamy na sądzie sprawę z każdego słowa niewłaściwie wypowiedzianego. Z niepotrzebnego słowa, ze słowa, które nie budowało, zdamy relację na sądzie. Z każdego słowa. To czasem aż przeraża, bo my tak dużo słów produkujemy codziennie, że ciężko się w ogóle zorientować. I ja się tak zastanawiam, czy my jesteśmy świadomi. Myślę, że nie jesteśmy tego świadomi, więc tym bardziej o tym musimy mówić. Musimy zdać sobie sprawę jako wierzący, że słowa mają moc. I Pan Bóg chce nas dzisiaj przed tym przestrzec. Jeśli widzisz, że w twoim życiu jest coś, co sprawia, że nie wiem, jesteś mocno zdenerwowany, jesteś ciągle nakręcony i wypowiadasz ze swoich ust słowa, wychodzą z twoich ust słowa przekleństwa. Po tym słowie, niech to, co czytamy, nawróci twoje słownictwo. Żebyś umiał wtedy ugryźć się w język. Będziemy na koniec tego odcinka prosić o to Ducha Świętego, by pozwolił nam zapanować nad własnym językiem. Był święty Jakub, cały trzeci rozdział, szczególnie swojego listu poświęcił właśnie temu, że z tych samych ust nie może wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo. Musimy się zdecydować, za kim idziemy i w którym królestwie funkcjonujemy. Więc pomódlmy się wspólnie teraz, by Pan Bóg dał nam łaskę, by uwolnił nas od słów negatywizmu, abyśmy zaczęli wypowiadać rzeczy, które są budujące, abyśmy weszli w Boże powołanie. Także Duchu Święty, proszę Cię o to, by nasze słowa, nasze usta, to co mówimy, by zostało przemienione zgodnie z zasadami, które panują w Twoim Królestwie. Proszę Cię, byśmy zaczęli mówić tak, jak Ty mówisz i by nasze życie stało się błogosławione. Jeśli przez nasze języki, przez nasze słowa weszliśmy w przekleństwo, niech to przekleństwo się skończy, Panie, przepraszamy Cię za to. I prosimy, daj nam nawrócenie naszych serc, umysłów,
a co za tym idzie też naszych ust. Duchu Święty, przyjdź i wprowadź nas do ziemi obiecanej w naszym życiu. Amen. Niech was Pan Bóg błogosławi i do zobaczenia.